Więc naprawdę wyobraź sobie, jak Marianna musi mieć ciężko w życiu i w domu. Ale zaczęłam się nad tym wszystkim zastanawiać, faktycznie. Znajdujemy się pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Czekam tutaj z pismem na pana posła Łukasza Schreibera. 9 marca dojdzie do walki Marianny Schreiber z Małgorzatą Magikal. Nie możemy do tego dopuścić. Życie Marianny Schreiber nie jest łatwe. Próbowała dokonać wpisów w Wikipedii. Wyobraź sobie, że Wikipedia ją nawet skasowała po 2 dniach. Zaskarbienia sobie tych ludzi. Ja ci powiem o takim eksperymencie, który zrobiłam 2 dni temu. Jeszcze rok temu pracowałam w Niemczech na magazynie za najniższą krajową, a dziś jestem dyrektorem sprzedaży i odbieram nagrodę przed tysiącami osób. Takie szybkie pytanie. Hołownia czy Trzaskowski? O Jezu! A? Wiesz, to na pewno bliżej mi. Dzisiaj ze mną Magdalena Lubacz, która jako rozbójnik przeistoczyła się w damę, aby następnie wziąć na talerz damę, która przeistoczyła się w patocelebrytkę i zaczęła swoją krucjatę z Marianną Schreiber. Cześć, Magdo. Cześć, cześć, witam wszystkich. Hej, ładnie zapowiedziałeś. No tak się zastanawiałem, jak połączyć ciebie z Marianną, bo wiesz, tak oczywiście ja widziałem twój happening. Znajdujemy się pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Czekam tutaj z pismem na pana posła Łukasza Schreibera. 9 marca dojdzie do walki Marianny Schreiber z Małgorzatą Magikal. Nie możemy do tego dopuścić. Wrócimy do tego za chwilę, natomiast chciałem cię przedstawić jako tą, która walczy z patologią, no, z patocelebrytami, o tak nazwijmy, tak to nazwijmy. Ale zanim wrócimy, zanim pójdziemy do Marianny, bo tam to mam dużo pytań, ciekawi mnie jedna rzecz. W zeszłym roku pani Rozenek była twarzą takiej inicjatywy in vitro, tak? In vitro dla małżeństw, w zakresie zwiększenia dzietności. Piękna inicjatywa, w 100% popieram. Dobra twarz. Czy ona ma taką samą twarz na co dzień, kiedy była, że tak powiem, hostem w projekcie Legii? Wiesz co, jeżeli chodzi o Małgorzatę Rozenek Majdan, bo tutaj dwuczłonowe nazwisko, nie zapomnijmy. Wiesz co, w programie my ją poznałyśmy taką, jaka jest na co dzień, aczkolwiek wtedy, to było 6 lat temu, w ogóle nie rozmawiałyśmy na tematy ani polityczne, ani związane z właśnie z tym, o czym teraz mówimy, tak, czyli in vitro. Nie była żadnym działaczem społecznym. Albo była, ale my o tym nie wiedzieliśmy. Jakby ona do programu nie przenosiła takich rzeczy i bardziej bym się spodziewała, jeżeli chodzi o projekt Lady, że bliżej takich tematów byłaby pani Irena Kamińska-Radomska, dlatego że ona uczy protokołu, wykłada na uczelniach i jest tam gdzieś bliższa takim tematom. Więc ja dopiero taką prawdziwą karierę i poczynania pani Rozenek zaczęłam śledzić już po programie. Bo tak jak mówię, w Okej. trakcie trwania programu w ogóle nic nam o tym nie mówiła. Wiedziałyśmy o tym, że faktycznie temat in vitro jest jej bliski, ponieważ o tym akurat nam mówiła, bo wiedzieliśmy też, że ona stara się o kolejne dziecko, ale nigdy jakby nie przenosiła tego tutaj do programu i nie zagłębiała nas w te tematy. Także jeżeli chodzi o projekt Lady, nie odczuwałam tego, żeby to przenosiła do programu w Ale żaden sposób. samo to, że mówisz, że już 6 lat temu wspominała o tym in vitro, że to też może świadczyć o tym, że ta jej akcja, która trwała prawie rok, nawet więcej niż rok, to nie było tylko akcja celebrytka chce być znana, tylko tak naprawdę to była akcja, która płynęła z wewnątrz serca, można powiedzieć. Tak. Właśnie jeżeli chodzi o Małgorzatę Rozenek, to nie mogę powiedzieć, że ona jest jakąś, nie wiem, aktywistką na pokaz, dlatego że faktycznie ten temat dotyczył jej bezpośrednio. Ona I jeszcze zanim w ogóle zaczęła być perfekcyjną panią domu czy mentorką w projekcie Lady, to często udzielała się w śniadaniówkach. Było to chyba Dzień Dobry TVN, z tego co pamiętam. I ona już tam poruszała temat in vitro, dlatego że dwóch jej synów też dzięki tej metodzie w ogóle jest na tym świecie. Także ona bardzo długo udzielała się w tym temacie, dlatego jest na pewno on bliski jej sercu, jest tym powiązana, więc jest na pewno autentyczna. I wierzę, że to, co ona teraz robi, nie robi tego na jakiś pokaz, nie szuka poklasku, tylko faktycznie no, utożsamia się z tym. W jednym z wywiadów, co prawda był to wywiad chyba 4 lata temu udzielony,
Powiedziałaś, ludzie nie traktują mnie poważnie, nie czułam się szczęśliwa. Już czujesz się szczęśliwa? Już traktują cię ludzie poważnie? Może tak, czuję się szczęśliwa, ale dalej nie traktują mnie poważnie. Dobra. Także, ale wiesz, no, ja to tak mówię, no ja nie jestem zupą pomidorową. W tym świecie, w którym ja obecnie jestem, tak, jestem influencerką, tak ogólnie nazywając to, co robię, nigdy nie dogodzę ludziom i jakby nie przeszkadza mi to. Wiesz, jak ja czasami czytam komentarze na mój temat, wchodzę na profile tych osób, widzę, co one robią albo w jaki sposób się wypowiadają. Teraz ja się mam przejmować tym, że oni mnie oceniają. No, nie mam z tym problemu już od jakiegoś czasu, a na pewno ten problem zniknął w momencie, kiedy zaczęłam spotykać się z moim obecnym partnerem, Maćkiem Ratajem, który gdzieś tam jest w tym świecie, przede wszystkim w świecie free fightów, który jest brutalnym dosyć światem i on nauczył mnie tego, żeby jednak no, nie przejmować się tym hejtem. Ja już nawet nie wchodzę, nie czytam. Dawniej to, wiesz, musiałam sprawdzić każdy komentarz na swój temat. W tym momencie, no, wręcz nawet jak jest jakiś negatywny, to potrafię się uśmiechnąć, więc mam to gdzieś, naprawdę. Z Maciejem Ratajem jesteś, jak dobrze pamiętam, to jest z wywiadu chyba od 2.21, czy tam 2.22, tak. Czyli jakiś czas po projekcie Lady. To jak wyszłaś z projektu Lady, to ten hejt cię, że tak powiem, przytłaczał? Bo się na 100% był hejt. Wiesz co, właśnie jeżeli chodzi o projekt Lady, to był fajny w ogóle wartościowy program. Wiesz, strasznie jest mi przykro, że w ogóle takich programów już nie ma w telewizji, dlatego że teraz promuje się programy typu, nie wiem, Love Island, Hotel Paradise, gdzie wystarczy założyć strój kąpielowy, pokazać swoje walory i nie wiem, pójść z kimś do łóżka na wizji i robi się karierę. Ja byłam w naprawdę fajnym, wartościowym programie, w którym każdy dzień, każdy tydzień to były zadania, to byli goście specjalni, uczyli nas fajnych, przydatnych w życiu rzeczy. Więc ten program był czymś mega wartościowym i ludzie oglądając to mogli się z nami naprawdę utożsamiać, poznawać naszą historię, razem z nami przeżywać te wszystkie emocje. Dlatego po programie odzew był bardzo pozytywny. Ja naprawdę miałam bardzo mało hejtu. Nie wiem, być może w jakiś sposób dobrze się zaprezentowałam, jeżeli chodzi o tych odbiorców, ale tego hejtu nie było dużo. Hejt pojawił się w momencie, kiedy ja po programie, nie wiem, przedłużyłam sobie włosy, przedłużyłam sobie rzęsy i wtedy ludzie powiedzieli: ej, po co ci był ten program, po co ty się upiększasz, musisz być naturalna. I ja wtedy starałam się powiedzieć tym ludziom, że halo, ale ten program miał 13 odcinków, to było 13 tygodni i tylko jeden odcinek dotyczył naszego wyglądu i akceptacji siebie względem takim wizualnym. Reszta odcinków to były totalnie inne zmagania. Więc jeżeli ja, wychodząc z programu, uznałam, że nie wiem, przez te 12 odcinków została dostarczona mi wiedza, z której ja teraz korzystam, ale ten jeden odcinek, który był związany z zmianą wizualną, mi nie odpowiadał, bo czuję się źle w takim, nie wiem, bardziej naturalnym wnętrzu, to dlaczego mam ze sobą walczyć, tak? Więc ja powróciłam do... Dobra, mówisz, że jesteś szczęśliwa. Projekt Lady dał ci dużo wiedzy, pewności siebie, tego wszystkiego. Realizujesz się zawodowo. To powiedz mi tak czysto po ludzku, po jaką cholerę ty się pchasz do polityki? Tymi drzwiami. Nie, wiesz co, właśnie, to jest zabawne, że teraz wychodzi na to, że ja się pcham gdzieś tam do polityki. Ja, jeżeli chodzi o politykę, ja się nigdy na ten temat nie wypowiadałam, nie pchałam się, ja wręcz jestem apolityczna. Nawet jak teraz były wybory, to ja nie zachęcałam w ogóle do głosowania, starałam się gdzieś tam trzymać z daleka od tego wszystkiego, dlatego że ja dostarczam ludziom rozrywkę. Mój content jest stricte rozrywkowy, ja nie chcę polaryzować społeczeństwa, jeżeli chodzi właśnie o politykę, aczkolwiek, no trochę wychodzę teraz na hipokrytkę, bo jednak pod tym Sejmem stanęłam. Dokładnie. I jeszcze się czepiłaś biednej Marianny, która naprawdę ma ciężko w życiu, bo ma męża, który, ja nie wiem, czy ty wiesz, ja muszę ci to powiedzieć, bo nie wiem, czy ty wiesz, jakie zadania jako minister były stawiane przed mężem Marianny Schreiber, panem Schreiberem. On był ministrem od planowania zadań rządu. Rządu, który nic nie robił, poza tym, że kradł. I to, tak naprawdę pan Schreiber miał planować zadania tego rządu. To było jego zadanie. Więc naprawdę wyobraź sobie, jak Marianna musi mieć ciężko w życiu i w domu. Naprawdę, tak trochę litościwie popatrz na nią. Ja to robię zaczęłam oczywiście. Się nad tym, ale zaczęłam się nad tym wszystkim zastanawiać, faktycznie. O co w tym wszystkim chodzi, tak?
dlaczego ona w ogóle poszła w te free fighty. I faktycznie ja bym tutaj szukała jakiegoś podłoża może psychologicznego, że jeżeli chodzi o panią Mariannę, to jest to osoba w jakiś sposób niedowartościowana, próbuje zdobyć atencję ludzi poprzez właśnie takie działania, no bo ja nie wierzę, że brakuje im pieniędzy w domu. No nie, No, nie, nie, sorry. to na pewno nie. No właśnie, także nie oszukujmy się, więc te argumenty, że nie wiem, dostaje 600-cyfrowe liczby za walkę z Małgorzatą Magikal, to jest bzdura, bo nikt praktycznie nie dostaje w fightach takich sum, więc to jest po prostu takie tak zwane trollowanie społeczeństwa, Znaczy, żeby czekaj, czekaj, nabijać. czekaj, poczekaj. Musimy powiedzieć jedną rzecz. W Aha. normalnym rozumowaniu sześciocyfrowa to jest 1 000 000 złotych, ale jeżeli Tak. mamy po drugiej stronie Mariannę Schreiber, która za 6 cyfr liczy 5 zer i 1, to może być 100 tysięcy. No to 100 tysięcy już mogła dostać za taką walkę. Okej, nie, poczekaj, ona miała jakiś tam jeden wpis, w którym była najpierw liczba, a potem jeszcze załóżmy te 6 zer, więc ona oscylowała w tych granicach miliona, a nie setek tysięcy, także no powiem ci tak, ja jestem w tych free fightach, ja też jestem prowadzącą studio jednej z federacji. I tak mniej więcej wiem, ile się zarabia w odniesieniu do freak fightów i naprawdę takie kwoty miliona to ludzie rzucają po to, żeby po prostu wzbudzić jakąś kontrowersję. Oni tyle nie mają za te walki. I też wracając właśnie do Marianny, ja mogę podejrzewać, ile zarobiła, ale to nie chodzi o to, żebym jej zaglądała do kieszeni. Po prostu chodzi o to, że robi to, żeby wywołać jakąś wokół siebie kontrowersję. No właśnie, ja pamiętam sytuację jakiś czas temu, nie pamiętam kiedy to było, ale chyba w zeszłym roku, kiedy Marianna robiła wielki protest przed pierwszą czy drugą galą Cloud MMA, jak ona tam też, Małgorzata Magikal chyba tam miała wtedy walczyć. Tak, zniknął, dokładnie. Dokładnie, jak ona robiła protest, że to jest patologia, że to nie mija 3 miesiące, 4 miesiące i pani Schreiber się tam pojawia. Co to jest? Wiesz co, po prostu ktoś na nią zwrócił uwagę, tak? Ona prosiła tego prezydenta Płocka o to, aby odwołać taką galę i Klaud pomyślał sobie tak, ile jesteś warta? No tyle, ile za siebie zapłacę, tak? Po prostu. Więc gdzieś tam wyskoczyli do niej z propozycją walki. Słuchaj, to jest kobieta, która była w reality show, tak? Była w TVN-ie w programie Top Model. Ja też nie chcę nikogo tutaj obrażać, aczkolwiek wiem, jaki jest kanon piękna odnośnie modelingu i ja na przykład bym do takiego programu nie poszła, bo wiem, że nie miałabym w nim szans. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu, ponieważ pani Marianna dostała się do tego programu dlatego, że powiedziała, że jest żoną posła, więc jakby ona ministra, całą... Ministra. Ministra, okej, okay, przepraszam. Tak. Więc jakby ona tą swoją karierę zbudowała na tym, że jest żoną polityka. I tak się gdzieś tam w to wszystko wbiła. A teraz ona wbija chwilkę temu swojemu mężowi, bo tak naprawdę ona mu pieprzy cały wizerunek, kampanię, tak, prezydencką, bo startuje on na prezydenta Bydgoszczy, tak? Więc nie wiem, o co tam chodzi naprawdę, ale tak jak mówię, no Marianna jest taką, jest dla mnie zagadką na pewno. Ja po prostu to, co zrobiłam, to był tak zwany follow-up, ja tylko odbiłam piłeczkę, ja powiedziałam dokładnie to, co ona powiedziała 4 miesiące temu. Użyłam tych samych nawet sformułowań, tak, że Małgorzata Magikal jest schorowaną kobietą z problemem alkoholowym. Ona dokładnie to samo mówiła, ja tylko powtórzyłam jej słowa, żeby pokazać po prostu ludziom taką ironię i jej hipokryzję. I są osoby, które oczywiście zrozumiały ten żart, a są osoby, które gdzieś tam próbują odkryć drugie dno tego wszystkiego. Ja naprawdę zrobiłam to z takim zamysłem, no powiedzmy humoru. Jeden statement. Nie planujesz walki w MMA z Marianną Schreiber. Nie jest ta akcja po to, żeby dostać większą garzę i z Marianną wystąpić w oktagonie. Nie, nie, absolutnie, absolutnie. Nie chodzi mi Ale byłoby o... fajnie. Nie, nie, w ogóle nie chodzi mi o walkę. Wiesz co, ja jestem taką osobą, myślę, w tym świecie social mediów troszeczkę kontrowersyjną.
I wiesz, to ja kiedyś byłam taka, że chciałam być dla każdego bardzo miła. Jak poznawałam jakichś nowych ludzi, każdemu dawałam taki początkowy kredyt zaufania, dla każdego byłam bardzo miła i wierzyłam w to, że wszyscy ludzie są dobrzy, ale okazuje się, że tak wcale nie jest. W tym świecie są bardzo fałszywi ludzie. Ja się bardzo przejechałam na wielu osobach i stwierdziłam, ej, dlaczego ja mam być dla każdego miła, jeżeli ludzie traktują mnie tak, jak mnie traktują? Dasz komuś palec, on weźmie całą rękę. Więc jeżeli teraz ktoś mi nie odpowiada, po prostu o tym głośno mówię. W stosunku do po prostu Marianny, gdzie ja naprawdę śledzę te freak fighty, no mi się nóż w kieszeni po prostu otwierał, jak ja widzę jej wypowiedzi, jak ja widzę, co ona robi, jak ona na tych konferencjach, wiesz, podchodzi, nie wiem, przychodzi na konferencję Tedę, tak, znany raper, który jest do niej nastawiony, myślę, neutralnie, a ona puszcza z telefonu piosenkę Pay, dlaczego Tedę ta jest. No to słuchaj, no to Tedę odbił piłeczkę, prawda, no bo został w jakiś tam sposób obrażony. Za chwilę ona wychodzi na środek, mówi do ludzi, kto nie skacze, ten z policji. Tyłek jej wychodzi spod jej, wiesz, spódniczki. Laluna coś do niej mówi, a ona, nie pluj na mnie, bo będę mieć HIV. Po pierwsze, przez drogę kropelkową nie zaraża się HIV-em, to jest raz, Trzeba mieć mózg, żeby to wiedzieć. Ale wiesz, a druga sprawa, ej, ona ma dziecko, tak? Jakby dlaczego ona nie patrzy na tą swoją rodzinę? Kurczę, o co chodzi? Wiesz, no ja akurat nie mam dzieci, ale no ja sobie nie wiesz co, wyobrażam, że... A może ona się szykuje już na to, że może jej mąż niedługo będzie w jednym z zakładów karnych i dlatego ona, wiesz, szykuje sobie plan B na życie, nie wiem, dostanie ze 3-4 lata jej mąż, pewno coś na niego znajdą, bo na wielu pewno znajdą, więc wiesz, 3-4 lata... Będzie bez wypłaty w domu, więc może to jest jej plan na życie, na przyszłość, co? Czyli myślisz, że on jest tego świadomy, że może na przykład on steruje tym wszystkim? To jest naprawdę mnie zatkało to pytanie, to jest dobre pytanie, bo ja czasami stawiam się, wiesz, ja żyję polityką, ja jestem w tym świecie polityki, znam wielu polityków, z jednym bardzo wysoko postawionym działaczem PiS-u rozmawiałem dosłownie 2 czy 3 dni temu. Jest materiał też na kanale z Michałem Dworczykiem. Znam ich. I ja wiem, co oni mówią na temat Marianny Schreiber i pana Schreiber. Ja nie będę tego cytował, bo nie chcę komuś, że tak powiem, dołów kopać. Natomiast teraz mi dałaś do myślenia. Ja nie wiem, czy on czasem tym wszystkim nie steruje, wiedząc, że jego dni są policzone. No bo słuchaj, ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Ja co prawda nie mam męża, nie jestem w związku małżeńskim, aczkolwiek jestem ze swoim partnerem 4 lata, mieszkamy razem. I szczerze mówiąc, każda jakaś trudna decyzja, która wiąże się właśnie z wystąpieniem publicznym u mnie czy u niego, z jakąś kontrowersją, my to analizujemy razem. Na tym polega partnerstwo. Dlatego nie jestem singielką, więc dla mnie jest to po prostu niewyobrażalne, że oni żyjąc razem, budując rodzinę, nie wiem, mają tak strasznie skrajnie odmienne w ogóle poglądy, hobby, zainteresowania, I że jakby ta druga strona o tym nie wie. Dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne. Nie mogę w to uwierzyć, nie? Szkoda mi tylko w tym wszystkim, tak jak już mówiłam wcześniej, po prostu dziecka, bo wiesz, dzieci są okrutne. Te szoty, jak ja teraz wchodzę na mojego TikToka, na YouTube'a, ja widzę tylko szoty z panią Marianną, więc to po prostu wszędzie krąży, tak? To jej zachowanie, to co ona tam robi. No... Jest grubo, jest naprawdę grubo i na pewno będę to nadal obserwować. No wiesz, i też nie umiem komentować. Bardzo się cieszę, stąd też nasza dzisiejsza rozmowa, bo postanowiliśmy, że tak powiem, o tym porozmawiać. Natomiast życie Marianny Schreiber nie jest łatwe, to też muszę ci powiedzieć, bo na przykład Marianna Schreiber w 2023 roku próbowała dokonać wpisu w Wikipedii, napisała o sobie dużo rzeczy o szkole, o partii, o wszystkim. Wyobraź sobie, że Wikipedia ją nawet skasowała po 2 dniach. Wikipedia. A ty jesteś w Wikipedii, znaczy nie ma wpisu o tobie, ale jesteś częścią projektu Lady, projekt Lady jest w Wikipedii i ty jesteś. To wyobraź sobie, jakie ona ma przesrane życie. Tak chciała zaistnieć w Wikipedii i nie ma jej tam. No i tutaj właśnie widzisz, pojawia się taka pierwsza przesłanka, po co to wszystko. Naprawdę jest to taka... Próba, jest to takie wołanie o atencję, według mnie, po prostu. I ja naprawdę tutaj domniemałabym, że musi to być spowodowane jakąś jej przeszłością, że ona musi tak strasznie dowartościowywać się tym wszystkim, bo ona faktycznie mogła wejść w te freak fighty z tą taką klasą, wiesz, ubrana jak dama, wyjaśniająca wszystkich merytorycznie,
A ona tam wjeżdża jak taka najgorsza patusiara. Wiesz, przecież to zachowanie, to wszystko, co ona tam robiła kilka dni temu, to jest taka najgorsza patologia. Ale w twarz dostała za to, tak? To się jej No, w akurat twarz należało. dostała. Jezu, wiesz, to ja w ogóle czytałam komentarze. Ludzie też tu okrutni, bo pisali, że powinna Laluna uderzyć mocniej, więc to już jest, wiesz, to już jest hit. Ale chodzi mi po prostu o to, jaki jest odbiór jej postaci w internecie. Mi się wydaje, że ona się cieszy, bo wiesz, to ona też nie jest głupią babką i ona zobaczyła, jak to funkcjonuje teraz we Free Fightach. Po prostu, jakie schematy są ciągle powielane. Ludzie się nudzą tymi Free Fightami, już nie chcą tego oglądać. To jest cały czas kółko to samo, te same dramy. To są ustawiane często dramy, bo ja wiem, że ludzie się dogadują między sobą. I wpada taki Nathan Marcin, nie wiem, czy słyszałeś o tej postaci. I wiesz, i on robi totalnie coś innego. On po prostu uważa, że gra w jakąś grę, wyjaśnia tam wszystkich i bawi się tym i chce być tą osobą hejtowaną. On pragnie tego hejtu, on nie chce być uwielbiany pośród ludzi, tylko on chce być po prostu tą najbardziej znienawidzoną postacią. I Marianna gdzieś tam znalazła sobie tą taką niszę. Żadna kobieta jeszcze tego nie robiła, bo każda z nas jednak potrzebuje tej aprobaty, chce być lubiana, chce, żeby ludzie mówili, że jest piękna i tak dalej, i tak dalej. I ona stwierdziła, dobra, zrobię to samo, tak? Nie było jeszcze żadnej kobiety, która pokaże, że jednak może na tym hejcie budować jakiś tam swój wizerunek. I ona właśnie to zaczęła robić. I uważam, że robi to świadomie i po prostu świadomie prowokuje tych ludzi do jakiejkolwiek dyskusji, ale żeby to było wszystko z tym elementem hejtu, takim mocnym. Czyli tak naprawdę to potwierdzałoby też tą teorię, która rządzi w PiS-ie, że tak naprawdę antagonizmy ludzkie i wojna ludzi pomiędzy ludźmi napędza ich do dalszego działania. To nie są ludzie, którzy są napędzani poprzez budowanie czegoś, tylko bardziej przez niszczenie. Niszczenie jednej grupy społecznej, niszczenie tego, niszczenie tamtego. Czyli Marianna tak naprawdę nie wychodzi z butów swojego męża, jeżeli patrzymy o poglądy polityczne i tak naprawdę przenosi je na życie codzienne w tej chwili. Wiesz co, ja uważam, że w ogóle, jeżeli chodzi o politykę i o te free fighty, to jak zobaczyłam teraz, co się dzieje, i ja też tak nie śledzę, tak jak mówiłam, nie chcę być tutaj bardzo jakoś kojarzona z polityką, ale widzisz, no wystarczy wejść na YouTube'a, zobaczyć kartę na czasie. I tam są obrady Sejmu, tak? I tam widać, jak oni się między sobą kłócą, w ogóle co tam się dzieje, jak to wygląda. I ja sobie myślę, kurczę, już się nie dziwię, dlaczego moja mama to ogląda, bo ona nie jest zainteresowana tą rozrywką, którą ja jestem zainteresowana, ona nie chce oglądać walk, ale w jakiś sposób ona też żywi się tym, co tam się dzieje, tak? Jakie tam są konflikty. Ja na przykład widzę też u mnie, jeżeli chodzi o moich rodziców, oni mają odmienne poglądy polityczne i czasami też zauważam pomiędzy nimi jakąś taką wymianę zdań i myślę sobie tak, kurczę, no mi to przypomina moją wymianę zdań z Maćkiem, tylko że my rozmawiamy po prostu o innej branży, że tak powiem. Także po prostu tak jest, że ludzie, którzy chcą mieć władzę, którzy chcą mieć wpływy jakieś, lubią polaryzować społeczeństwo, tak mi się wydaje. Dobra, a Po powiedz mi prostu. takie szybkie pytanie. W przyszłym roku wybory prezydenckie. Hołownia czy Trzaskowski? O Jezu! Aha. Ha. Wiesz, to na pewno bliżej mi do Hołowni, z tego względu, że on jest z tej branży rozrywkowej i ja nie widzę jakby przeciwwskazań, żeby tacy ludzie wchodzili gdzieś tam w politykę. No zobaczmy prezydenta Ukrainy, czym zajmował się wcześniej, nie wiem, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, Donald Trump. Ludzie coraz O, lepiej to przekonują się. Ronald Reagan też był aktorem, a później dopiero stał się politykiem i prezydentem, więc wiesz, Wiesz, wydaje mi się, że tacy ludzie może używają prostszego języka, wiedzą bardziej, jak dotrzeć do ludzi, którzy tą polityką się po prostu nie interesują. Więc no, ja bym chyba tutaj stawiała. No, tak myślę. Aczkolwiek, mówię to teraz tylko z jakiejś tam sympatii do tej osoby, no ale zobaczymy, jaki będzie cały program wyborczy, tak? No bo to jest jakby kluczem do A to tego. czekaj, to kobiety jednak patrzą na program wyborczy, a nie na to, czy przystojny, czy wysoki, czy inteligentny, wiesz. To kobiety ciągnie, dla kobiet u mężczyzny, że tak powiem, cały appearance, tak, wygląd zewnętrzny, ale seks, że tak powiem, takiego seks appealu dodaje też inteligencja, dodaje wzrost kandydata, tak, więc co, dla No to ciebie jest program ważny?
Słuchaj, no to jeżeli rozmawiamy, kto jest przystojniejszy, no to oczywiście, że Trzaskowski, tak? Jeżeli to porównujemy, więc od razu bym powiedziała, że trzymam jego stronę. Nie, no wiadomo, chciałabym zobaczyć ten program wyborczy. Ja też, jeżeli chodzi o te wszystkie obietnice, to ja też to tak, wiesz, jak biorę, no z Dobra, przymrużeniem oka. to inaczej. Dzwonią do ciebie w przyszłym roku, powiedzmy w okolicach marca, i mówią: Magda, ja jestem z sztabu Hołowni, a jutro dzwoni ktoś ze sztabu Trzaskowskiego. Mogłabyś na swoim Instagramie zrobić sobie ze mną zdjęcie i wrzucić na stories? Kogo byś wybrała, żeby na stories poleciał? Ale jedną osobę, nie mów, że dwie, jedną. Powiedziałabym, że oddzwonię w dniu jutrzejszym. Na pewno zaczęłabym sporo właśnie czytać w odniesieniu do tego, co tam obiecują, tak jaka jest cała kampania i tak dalej. I wtedy bym podjęła decyzję. Na ten moment mówię szczerze, nie wiem, co oni tam planują, co będą obiecywać i tak dalej, więc ciężko mi ocenić. Aczkolwiek miałam telefony teraz przed wyborami, żebym tam coś wrzuciła. To też była jakaś tam kampania i też ona była nakierunkowana na daną partię polityczną i zrezygnowałam. Powiedziałam, że nie chcę brać w tym udziału. Oczywiście oni mi powiedzieli, że to wcale tak nie jest, że to nie będzie miało złego odbioru i tak dalej, i tak dalej. Ja powiedziałam, że gdzieś tam sprawdziłam sobie, w jakim mieście całe to przedsięwzięcie wystartowało. Wiem, z jaką partią polityczną jest to kojarzone i ja po prostu nie chcę naprawdę. To kto dzwonił? Mów. Kto dzwonił? Która partia chciała cię, że tak powiem, namówić do To złego? znaczy, to było powiązane z koalicją. Okej. Od razu mówię wprost, to było powiązane z koalicją. To gdzieś tam miało swój początek w Trójmieście, z tego co pamiętam. Już nie pamiętam nawet, jak się ta akcja nazywała. Miałam dostać jakieś tam gadżety, rekwizyty i z tym nagrać jakieś Instastory. I ja stwierdziłam, kurczę, ja mogę powiedzieć na moim Instastory: słuchajcie, kochani, bierzcie życie w swoje ręce, idźcie, zagłosujcie, jest to bardzo ważne. Ja mogę powiedzieć coś takiego, ale ja nie chcę się naprawdę utożsamiać z żadną partią i nie mówię, że ja nie jestem za koalicją, tak, żeby to też tak nie zabrzmiało. Po prostu miałam jakieś takie obawy i ja w ogóle wchodząc w ten świat social mediów, od początku założyłam sobie, że ja nie będę chciała się wypowiadać na te tematy, dlatego że jak ja wygrałam Projekt Lady, to od razu na Podkarpaciu, skąd pochodzę, dostałam propozycję do tego, żeby właśnie w tą politykę wejść, żeby startować. To były wtedy propozycje, Jezu, to było i z PiS-u, i z PO tam było też. I ja pamiętam, że nawet rozmawiałam z rodzicami, ja wtedy miałam 4 lata chyba i tak sobie pomyślałam, nie kurczę, nie chcę się naprawdę w to pakować, nie czuję tego przede wszystkim, po co, jeżeli ja bym w to na tamten moment weszła, nie czując tego, to robiłabym to tylko i wyłącznie dla pieniędzy, a nie chcę tego robić dla pieniędzy. A to Jakby ja w wiesz, życiu nie pracowałam. polityka, okej, w PiSie polityka jest dla pieniędzy i będąc, nie wiem, posłem PiSu można było i siebie i rodzinę grubo ustawić, to fakt, ale jak chciałabyś iść do polityki z Donaldem Tuskiem, to nie licz tam na wielkie pieniądze, bo ja ze strony Platformy Obywatelskiej, szeroko rozumianej Koalicji Obywatelskiej, znam, nie chcę skłamać, ale nie wiem, z 50 parlamentarzystów. Z jedną z parlamentarzystek przez 4 lata dzieliłem swoją sypialnię, można powiedzieć, i uwierz mi, bida aż piszczy. No bida, bida i jeszcze raz bida, żeby była jasność. Oczywiście są parlamentarzyści, którzy idą do polityki, mając duże biznesy, mając, wiesz, coś już zgromadzone. Ale mówię o tych, którzy poszli do polityki goli, weseli 20 lat temu i dzisiaj dalej są w tej polityce, to w ich życiu wiele się nie zmieniło, poza tym, że będą mieli emeryturę fajną i to wszystko, co nie? Więc nie iść dla pieniędzy do polityki, to od razu odradzam. No dobrze, ale powiedziałaś też przed chwilą trochę o kobietach, o tym, że się nie angażujesz politycznie, a czy kwestie aborcji, które dzisiaj są bardzo mocno akcentowane, bo to jest bardzo mocny temat polityczny, szczególnie, nie wiem czy wiesz, jest kłótnia pomiędzy Hołownią a Czarzastym o to, że Czarzasty krzyczy, że jego ustawa nie jest procedowana, Hołownia tam się tłumaczy i tak dalej. Taka trochę zeszło to do piaskownicy, nie chcę powiedzieć jeszcze, że to jest poziom klaut MMA, ale powiedzmy, że ta rozmowa to jest taka piaskownica dzisiaj. Czy ty, jako osoba z Podkarpacia, no z takiego bardzo chrześcijańskiego matecznika Polski, jesteś za aborcją do 12. tygodnia, czy przeciw?
Wiesz, to temat aborcji to jest faktycznie też ciężki temat i też jak były te wszystkie marsze, również się nie angażowałam, aczkolwiek no teraz pierwszy raz gdzieś tam się wypowiem w tej kwestii. Faktycznie ja jestem wychowana na Podkarpaciu i wiem, jakie tam są poglądy. I powiem Ci tak, jeżeli chodzi o aborcję, uważam, że powinna to być decyzja tylko i wyłącznie kobiety, ale w sytuacji, jeżeli ciąża zagraża jej życiu lub jest to ciąża z gwałtu, w sytuacji, kiedy po prostu kobieta nagle sobie pomyślała, że jednak nie chce zostać mamą, uważam, że to nie powinno być legalne. Tak, takie są po prostu moje gdzieś tam wewnętrzne przesłanki. Ja bym się czuła z tym źle, więc po prostu prawo do tego niech będzie w takich przypadkach. A jeżeli kobieta i tak będzie chciała to zrobić, to umówmy się, i tak to zrobi. Bo Może można tak. to zrobić i w Polsce, i za granicą, więc uważam, że na pewno nie jest to trudne. Ja jakby nie mam dzieci, ale no nie wyobrażam sobie, że dokonałabym tej aborcji tak po prostu, bo tak mi się chce, bo tak uważam. Słuchaj, jest antykoncepcja, tak? Jest antykoncepcja zarówno mężczyzn, zarówno kobiet. Jakby no, nie wierzę, że w XXI wieku kobiety nie wiedzą, co to jest antykoncepcja i nie wiedzą, z czym wiąże się uprawianie seksu. No umówmy się, no bez Wiesz co, przesady, tak? ja rozpocząłem ten temat, bo ja na swoim YouTubie, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj wrzuciłem taki filmik właśnie o aborcji, gdzie powiedziałem o swoim poglądzie. Ja ciebie zaskoczę, ja mam bardzo podobny pogląd do ciebie, bo ja mam dwie córki wspaniałe i ja sobie nie wyobrażam, że gdyby z moją partnerką dzisiaj w wieku 45 lat no, przydarzyło mi się dziecko, nie wyobrażam sobie, że ona by mi powiedziała, że ona idzie usunąć, bo jakby to zrobiła, to ja bym ją usunął z mojego życia, tak, od razu. Natomiast ja też powiedziałem coś takiego, jeżeli nie ma wskazań medycznych, nie ma wskazań prawnych o gwałcie, którym powiedziałaś, tak. I kobieta chce iść, żona, partnerka chce iść usunąć dziecko, to w tym momencie władze powinny poinformować mężczyznę, partnera, Tak. męża i to musi być ich wspólna decyzja. To nie może być takie, że nie ma przesłanek, ja sobie idę, bo zamiast wydać, nie wiem, ile kosztuje dzisiaj, nie wiem, na miesiąc tabletki antykoncepcyjne, ale powiedzmy, że kosztuje to ze 150-250 zł, zamiast wydać rocznie 3000 na ten, to ja sobie pójdę raz na jakiś czas zrobić aborcję. No ja jestem przeciwny takiemu podejściu, jako, nie wiem, mimo że jestem lewicowcem, strasznym lewicowcem, to ja jestem w tym wypadku akurat przeciwny. Cieszę się, że mamy podobny pogląd na ten temat. Nie wiem, jak będzie z następnym tematem. No, następny temat jest mocny. Powiem tak, jesteś w show biznesie, bo mówisz, że jesteś influencerką, ale ty też, wiesz, jak zobaczyłem na twoim YouTubie, że jeden z twoich filmów ma teledysków ma 1,5 miliona wyświetleń, drugi ma tam 500, 600 czy tam 700 tysięcy. Twoje rolki na TikToku mają po kilka milionów wyświetleń. Mówię tutaj o muzyce disco. No nie wiem, nie obraź się, to jest disco polo, czy to jest muzyka disco? Wiesz co, no, jak mamy uogólnić to, no to jest to na pewno disco polo, aczkolwiek Okej. uważam, że bliżej temu jest do muzyki dance. Okej, dobrze. To ja będę bardzo miły, nazwijmy to muzyką dance. Muzyka Ale dance. Mi absolutnie nie, żebyśmy mieli też tutaj na początku wyjaśnione, mi absolutnie nie uwłacza to, jeżeli ktoś mówi, że ja śpiewam disco polo, bo jest sporo osób, które robią muzykę disco polo i cały czas mówią, to nie jest disco polo. Nie mam z tym Okej. problemu. Jeżeli Nie, jest to okej, disco polo, dobra. jest to disco polo, spoko, luz. Dobrze, to w show biznesie, w którym jesteś, disco polo, dance, nieważne, muzycznym, jest dużo osób z, że tak powiem, społeczności LGBT. Jakie jest podejście twoje do tego, że no, mój znajomy ze swoim chłopakiem, Robert Biedroń z Krzysztofem Śmiszkiem, chcieliby, to jest ich marzenie, pobrać się w Polsce. Mogą to zrobić w Holandii, mogą to, nie wiem, nawet do Indonezji przylecieć, to jest paranoja, że w muzułmańskim kraju można dwóch gejów się może pobrać, a w Polsce nie mogą się pobrać. Tego nie rozumiem, ale nieważne. Jakie jest twoje zdanie na ten temat, żeby partnerzy, partnerki jednopłciowi, jednej płci szli i brali śluby, no, zawierali związki małżeńskie? Wiesz co, ja myślę, że to w ogóle nie doszło jeszcze do skutku, dlatego że po prostu nasze społeczeństwo, Polacy, nie są na to gotowi.
Bo to nie jest A ty tak, jesteś gotowa? że. Ja się pytam ciebie, ja się pytam ciebie, A, mnie. czy ty jesteś gotowa na to, żeby pójść na ślub Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka i super się tam bawić? Ja bym chciał. Wow, akurat nie wiem, czy na ich ślub bym chciała pójść. No, na taki Aczkolwiek, przenośny. wiesz co, ja mam bardzo dużo znajomych, którzy są gejami. I faktycznie jest tak, że w Warszawie i w ogóle w tym środowisku influencerskim dużo jest po prostu, no faktycznie osób homoseksualnych. Nie miałabym z tym problemu. Jeżeli bym na taki ślub została zaproszona, dlaczego nie? Jak pytasz faktycznie o takie moje wewnętrzne odczucia, tylko i wyłącznie moje, ja absolutnie nie mam z tym problemu. Może większy problem miałabym z tym, jeżeli oni mogliby adoptować dzieci, bo tutaj się zastanawiam po prostu, czy są już na ten temat jakieś przeprowadzone badania, jak to potem skutkuje, jeżeli chodzi o dorastanie takiego dziecka, więc Wiesz, tutaj że musiałabym bycie się gejem, bardziej. wiesz, że bycie gejem to nie jest choroba zakaźna, co nie można się tym zarazić. Wiesz o tym, nie? Tak Tak jak by z the way. hitem, jak czuję na ciebie Laluna, nie? Okej, dobra. Nie pomyślałem. Dobra riposta. No, nie, wiesz co, po prostu powiem ci, jak ja to widzę. Kurczę, w sumie dzieci wychowują się też w takich skrajnych po prostu patologiach, gdzie jest model rodziny, matka, ojciec i po prostu te dzieci są na dzień dobry skazane na okrutny los. Musiałabym bardziej gdzieś tam zagłębić się w tym temacie, ale jeżeli chodzi na pewno o małżeństwa, bo o to mnie zapytałeś, to z tym jakby nie mam w ogóle problemu. Myślę, że większy problem ma nasze społeczeństwo, bo jednak dalej nie doszło to do skutku, z tego względu, że no po prostu większość ludzi w naszym kraju uważam, że nadal jest ludźmi zaściankowymi. Ja też tak jak No wcześniej wspomniałam. Podkarpacie, przepraszam, Podkarpacie No jest właśnie. tutaj, że tak powiem, liderem w tym I właśnie zaściankowaniu. chciałam do tego nawiązać. Wiesz, te 6 lat temu, kiedy ja występowałam w programie telewizyjnym TVN-u, najbardziej tego wszystkiego bali się moi rodzice. Moja mama bała się, co powiedzą do niej ludzie w pracy, rozumiesz? Po prostu dla mnie to było niewyobrażalne, że ja się musiałam stresować tym, co powie koleżanka z pracy mojej mamy, oglądając dzisiejszy odcinek. Bo ja tam, nie wiem, coś palnęłam głupiego, tak? No tak. Więc na początku faktycznie było tak, że ludzie w miejscowości, z której pochodzę, czyli z Mielca, mówili, że mi odbiło, że co to w ogóle ma być, jakiś tam, nie wiem, mój były chłopak, że mi się w głowie poprzestawiało, bo do telewizji idę, zachciało mi się być jakąś gwiazdą. Wiesz, odbiór tego był naprawdę ciężki. I jak już okazało się, że ten program wygrałam, no to już się pojawiły takie bardziej pochlebne komentarze, no bo jednak jak jesteś tym zwycięzcą, no to ci Tak. ludzie tam bardziej za tobą idą. Tak gorzej, gdybym przegrała. Moja mama to mówiła do mnie tak: Boże dziecko, ty tylko nie odpadnij w pierwszym odcinku, bo oni mnie po prostu tam zjedzą. Że wiesz, no, najgorzej to jest odpaść w No. pierwszym odcinku. Jak ja już byłam w połowie drogi, to ona mówi: Dobra, już mi ulżyło, ale jak już wygrałam, no to wiesz, jestem na innej pozycji. Aczkolwiek ja po zwycięstwie projektu Lady wyjechałam do Oksfordu, bo tam miałam 3-miesięczny stypendium językowe, które wygrałam w Oksfordzie. I po powrocie z tego Oksfordu, chwila, moment, ja się spakowałam, jedna torba, prawie nic na koncie i wyjechałam do Warszawy. I ja już wiedziałam, no, że w Mielcu po prostu po tym wszystkim, co już się wydarzyło w moim życiu, jak zobaczyłam kawałek świata, no na pewno tam nie zostanę, nie? Ja do dziś W w ogóle Mielcu. powiem ci, No, mów, przepraszam. Że mamy takie lokalne, nie wiem jak to nazwać, lokalne magazyny. Jest lokalna gazeta Corso, to jest tygodnik chyba. I oni co jakiś czas tam rzucają sobie na swojego Facebooka jakiś tam artykuł, znani Mielczanie, i tam gdzieś tam rzucają mnie. O Boże, co tam się wtedy zaczyna? Brat mi od razu wysyła screeny i mówi: Patrz, jak cię jadą, nie? A tam jakaś, wiesz, koleżanka z liceum, siostra koleżanki mojej ciotki, wiesz, nie wiadomo kto. I wszyscy tam po Tak. prostu od razu: A kto to jest? A czym ona zasłynęła? Na pewno daje dupy, wiesz? I tylko takie coś tam jest. Więc sorry, ale no, ja już nie widzę swojej przyszłości w tym miejscu, aczkolwiek lubię tam przyjeżdżać, mam tam całą rodzinę. Ale jeżeli chodzi o faktycznie poziom zaściankowości Podkarpacia, to jest ogromny.
Tak myślę. Tak, to ja akurat też pochodzę z takiej małej miejscowości, to jest na Dolnym Śląsku taka miejscowość, jak pierwszy raz poleciałem do Polski z moją przyszłą żoną, która jest Indonezyjką i ona wyszła w tej miejscowości i wiesz, ona z dużego świata przeszła się przez tą miejscowość, wróciła po 2 godzinach do domu, prawda? I za chwilę przyszła moja córka starsza, co nie? I moja córka starsza zaczyna mówić, o Heni, tu cię widzieli, tu cię widzieli, ta. Ona tak się zastanawia, ale skąd ludzie wiedzą, że ja jestem kobietą twojego taty? Oni się tak patrzą, Heni, wszyscy oglądają Instagrama, ojca na YouTubie, wszyscy wiedzą, że ty to ty. I wiesz, ona mówi, jak to jest możliwe? 2 godziny mnie nie było i wszyscy już wszystko wiedzą. Ja mówię, witamy w Polsce. Także to wiesz, Ale wiesz, są fajnie jest ja to na jak przykład beret. w Warszawie. Faktycznie człowiek czuje się taki bardziej anonimowy. Ja to też widzę po jakiejś tam mojej popularności, którą no, mam mniejszą czy większą, ale mam. Jak jeżdżę, bo ja też bardzo często jeżdżę grając koncerty właśnie tego mojego disco polo, to ja jeżdżę po małych miejscowościach. Ja gram na Dożynkach, na Święcie Ziemniaka, na Święcie Truskawki, więc jeżdżę do takich naprawdę małych miejscowości i po prostu jak ja tam przyjeżdżam, to jest naprawdę szał pał, nie? To tam się po prostu dzieje i tak samo jak gdzieś w ogóle poruszam się po mniejszych miejscowościach, ludzie podchodzą po zdjęcie, chcą ze mną porozmawiać, a w Warszawie czuję się anonimowa. Wiesz, w Warszawie No to na tak. ulicy idę sobie, nie wiem, Magda Gessler, Krzysztof Ibisz, i to nie robi na ludziach takiego wrażenia, nie? Ale Więc. czekaj, ty masz na Instagramie, jakby nie było na social mediach, na TikToku, tak jak powiedzieliśmy, masz miliony wyświetleń. Na Instagramie masz chyba 370 tysięcy osób, które cię tam śledzi, subskrybuje, tak nazwijmy, followuje. Czy mając taką masę, na TikToku ile masz, że tak powiem, fanów? 630 teraz tysięcy. Dobra. Powiedzmy, że te Instagram i TikTok w jakimś tam stopniu się, że tak powiem, dublują, ale tak czy siak, masz około 1 000 000 osób, które cię co jakiś czas obserwuje. Czy to jest masa, którą można wykorzystać do celów na przykład politycznych, sądzisz? Że jakbyś dzisiaj powiedziała, nie wiem, pojechała do Mielca i powiedziała, kandyduję, nie wiem, na burmistrza, no, nie wiem, w Mielcu jest burmistrz czy prezydent, Prezydent, nieważne. prezydent. Dobra. Kandyduje na prezydenta, chce kandydować na prezydenta Mielca. Czy myślisz, że zrobiłabyś taki numer, jak zrobił Roman Gierty, który nigdy nie pojawił się, że tak powiem, w trakcie kampanii i tak wszedł? Wiesz, to na pewno dużo ludzi byłoby przeciwko ze względu na taką jakąś wewnętrzną zazdrość. Dużo ludzi mi nie Nie, bo lubi z nie. tego Mielca. Aczkolwiek, jeżeli pytasz o takie wykorzystanie zasięgów, do, nie wiem, zaskarbienia sobie tych ludzi. Ja ci powiem o takim eksperymencie, który zrobiłam 2 dni temu. Zobrazuję ci coś i chyba nagram o tym w ogóle materiał, bo dla mnie to jest po prostu hit. Nawet dzisiaj rozmawiałam o tym z moim Maćkiem i mówię, chłopie, po prostu nie uwierzysz, nie? Ale dobra, już No. ci tłumaczę. Ostatnio pojawił się taki trend, szczególnie na TikToku, na Instagramie, że są ludzie, którzy sprzedają szkolenia, a marka osobista, wiesz, zostaniesz milionerem, wysłuchasz mnie, to tamto. Przede wszystkim promują też taki MLM. Wiesz, zostałam dyrektorką sprzedaży, otrzymałam za najlepsze wyniki sprzedażowe różowego Mercedesa, dołącz do mojego zespołu, zostaniesz milionerką tak jak ja i będziesz w ogóle mieć takie i takie życie. I to poszło tak daleko, że ludzie zaczęli sobie robić z tego żarty i nagrywają TikToki na zasadzie takich. Tak jak ja o Marianie Schreiber, tak? Czyli robimy sobie żarty z tego. I ostatnio wpadłam na taki pomysł, okej, okay, zrobię sobie z tego faktycznie żart. I nagrałam, że płaczę, i powiedziałam tak, jeszcze rok temu pracowałam w Niemczech na magazynie i ja tam płaczę i mówię tak, ale teraz moje życie się zmieniło, otrzymuję nagrody, jestem dyrektorem sprzedaży, co tydzień kupuję nowe torebki Louis Vuitton, na zakupy latam helikopterem. I wiesz, wiedziałam, że ludzie to odbiorą jako taki mój żart i potem dołącz do mojego zespołu, zostań milionerem tak jak ja. I słuchaj, ja to wrzuciłam, wiedziałam, że akcja latam helikopterem na zakupy, no to już każdy zrozumie, że jest to żart, prawda? No sorry, umówmy A się. po Natalii Janoszek, po Natalii Janoszek, to może być różnie. To jest dyskusyjne, okej. I wiesz co, ja to wrzuciłam i nagle na mojego maila, którego mam podanego do współpracy, tak, mój management to jest, ja dostaję na maila wiadomości od kobiet, powiedz mi, co to za praca, chcę dołączyć do twojego zespołu, chcę tak jak ty być milionerem. Boże, ja ci wyślę później screeny, bo ty nie uwierzysz. Ja dostałam takiego maila od kobiety,
która mówi, że jest na poważnym stanowisku, że jest księgową w jakiejś dużej firmie, ale ona rzuci ten etat i pójdzie za mną. Ja dostaję takie wiadomości. Okej. I ja na to patrzę i mówię tak, ej, nagrałam sobie to naprawdę na żarty i ja nie miałam pojęcia, że dostanę tyle wiadomości, że ludzie chcą dołączyć do mojego zespołu. O co chodzi? Okej. Co się dzieje z tym społeczeństwem? Ja po prostu w to nie wierzę. I weź teraz to przełóż na przykład, nie wiem, na politykę, na sprzedawanie swoich kursów i tak dalej. Ludźmi można sterować. To ja zrobiłam No to właśnie, przypadkowo. To jest super, co powiedziałaś. Ludźmi można sterować. Czy w ten sposób odczułaś to, że takim żartem możesz, że tak powiem, ludźmi sterować? Czy właśnie to nie jest tak, że tacy politycy jak Mentzen, no Mentzen jest chyba najlepszym przykładem, bo on jest najbardziej takim social mediowym politykiem. Czy Tak. tacy politycy jak Mentzen, ja nie mówię, że Mentzen, ale jak Mentzen, nie sterują czasem masami, wykorzystując naiwność tych ludzi? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oni w ogóle wpadają w wiralowe materiały. Więc jeżeli ci ludzie, którzy piszą do mnie od 2 dni, że chcą dołączyć do mojego zespołu, zobaczył takiego TikToka, na przykład Mentzena, No. i on w tym TikToku buduje taką narrację, żebyś ty od razu przejął też tą narrację, tak? No to myślę, że jest to naprawdę proste. Ja myślę, że coraz więcej w ogóle polityków zacznie zakładać sobie właśnie TikToki, będzie wrzucać jakieś, nie wiem, materiały na YouTube Shorts, robić listy. Ja w ogóle ostatnio też dostałam propozycję od takiego mojego znajomego, że jego przyjaciel będzie startować w teraz wyborach samorządowych i bardzo chciałby pomóc właśnie w odniesieniu do tych wszystkich kanałów, social mediów i tak dalej. I czy ja nie chciałabym się w to zaangażować? Od razu bym zobaczyła, jak to wszystko wygląda. Może w przyszłości bym się sama przekonała do tego wszystkiego. Ale ja odmówiłam, tak? Ja nie będę kreować kogoś, kogo nawet poglądów na ten moment nie znam. Jeżeli mam cokolwiek kreować w internecie, to będę to tylko ja, po prostu. Okej, okay, super. Nie, no okej, okay, no to jak najbardziej to rozumiem. Ja czasami 2 razy w tygodniu rozmawiam z różnymi politykami, nagrywając z nimi wywiady, więc wiem, jakie oni mają skrajnie czasami debilne podejście do social mediów, bo oni dalej nie wierzą w to. Wiesz, ja mam taki przykład. Ja prowadziłem we wrześniu, październiku zeszłego roku w Polsce byłem, prowadziłem kampanię wyborczą mojej przyjaciółce, posłance, która notabene weszła trzeci czy czwarty raz z rzędu, już jest w Sejmie. I ja ją przez pierwszy tydzień przekonywałem do tego, że wydawanie pieniędzy na billboardy to jest idiotyzm. Wydaj pieniądze na Oczywiście. social media. Dziewczyno, jesteś kobietą. Kobiety w twoim wieku, ona jest w moim wieku, 45 lat. Ludzie są w internecie. Nie, w internecie są sami gówniarze. Ja mówię, zobacz na mój kanał polityczny. Ja mam 3 miliony miesięcznie wyświetleń moich filmów, a 60% moich widzów to są osoby 60+. Ona tak patrzy, patrzy, mówi, no jak? Ja mówię, ludzie święci. I wiesz, ta mentalność jeszcze niestety u tych polityków jest taka trochę zacofana, prawda? To jest. Ale wiesz co, a propos twojego Instagrama i polityków. Na Instagramie zauważyłem, na twoim Instagramie zobaczyłem chyba kilka filmów, na pewno 2 znalazłem, pewno jest ich więcej, jak w przewrotny sposób mówisz o savoir vivre. Ja w ogóle z tego na TikToku zasłynęłam, także no. A, tak? Jakoś Tak, tak Instagram cały mi bardziej ten wpadł. content. W ogóle to muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Naprawdę jestem w szoku, że przy 370 tysiącach osób na Instagramie odpisałaś na moją wiadomość na Instagramie, żeby widzowie wiedzieli. Nie znaliśmy się wcześniej, ja napisałem do Magdy na Instagramie i ona mi odpisała. Ja sobie wyobrażam, ile ty masz dziennie wiadomości na Instagramie i że ty mi odpisałaś. Naprawdę pełen szacun. Dziękuję za to. Nie, wiesz co, nie jest tego aż tak dużo, żebym tego nie zdążyła przejrzeć, aczkolwiek gdzieś tam przez to, że ty tworzysz też z szalonym reporterem, którego Okay. znam, to po prostu od razu gdzieś tam twoja twarz mi mignęła. Także gdzieś tam od razu weszłam, zobaczyłam i myślę sobie, może to nie jest zły pomysł, nie wiem, odpiszę, zobaczymy co, jak Dziękuję. potoczy się dalej rozmowa, bo nie nastawiałam się na to, że faktycznie jeszcze się zgodzę na naszą rozmowę, ale no, Dobrze, dobrze to to wracając. poprowadziłeś. Jeszcze nie kończymy, jeszcze poczekaj, nie chwal dnia przed zachodem słońca, jeszcze mam, że tak Okej. powiem. Okej, okay, dobra, wracając. Dobra. Prowadzisz te TikToki, shortsy, robisz na Instagramie o savoir vivre. Powiedz mi, ja wiem, że nie jesteś ze świata polityki, ale powiedz mi, czy widzisz
jakiegoś polityka albo polityczkę, poza Marianną Schreiber, Mariannę wycinamy z tego, którego za darmo w ramach humanitaryzmu ludzkiego wzięłabyś i wyszkoliła w zasadach savoir-vivre. O Jezu! Tak po prostu po ludzku, jest ci kogoś tak szkoda. Widzisz, że się błaźni, widzisz, że nie umie się ubrać ta osoba, że wiesz, savoir-vivre też rozumiany przez appearance, Okay. czyli tą zewnętrzny wygląd, tak? Masz kogoś takiego przed oczami, mówisz, dobra, Janek, biorę cię, dobra, Stanisławo, biorę cię, robię z ciebie człowieka po prostu. O Jezu, poczekaj, była taka kobieta, co się tak fatalnie ubierała. Nie wiem, czy to nie była ta Ewa Kopacz. No, trochę jej brakuje do ideału, to fakt. To Czyli jeżeli co? Chodzi o taką klasę, jeżeli chodzi o kobietę, to żona Aleksandra Kwaśniewskiego bardzo mi się podobała, O. jeżeli chodzi o aparycję. Jezu, to była taka kobieta, jeżeli chodzi, mówię tylko o te właśnie wizualne aspekty, jej styl ubierania, zawsze po prostu taka fryzurka, także no tutaj najlepiej się prezentowała. Jestem tego pewna. Na pewno W kwietniu, żona... na początku kwietnia mam wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim u niego w miejscu zamieszkania, więc jak będzie jego małżonka, to przekażę jej od ciebie, że tak powiem, te zachwyty. Dobrze, która jeszcze żona, no? Na pewno żona Bronisława Komorowskiego nie przypasowała mi względem ubioru też. No nie, no to dobrze. No. Okay, to jest ta skala Ewa Kopacz. No, panią Ewę Tak. Kopacz też znam, nie jesteśmy na ty, znamy się, ale no faktycznie tam stylista miałby dużo roboty, to trzeba przyznać. Ale ja mówię bardziej o czymś takim, wiesz, o takim Wiem, o tych chamstwie. rozdartych panach, nie? Tak, rozdartych panach, którzy, wiesz, wyskakują i nie wiem, drą się, niektórzy nawet do rękoczynów się dopuszczają i tak dalej, bo te twoje zasady savoir-vivre. No ostatnio na przykład Antoni Macierewicz przecież przyfanzolił temu Kamińskiemu O, na proteście. właśnie. No to taki, Widzisz, taki, wiesz. ale wiesz co, mi się wydaje, że żeby dać komuś szansę, aby uzyskał ode mnie cenne nauki, to musi na to też zasłużyć. Nie, są osoby niereformowane, także takie zajęcia nic by im nie dały. Także Okej. tutaj trzeba byłoby też szukać osób otwartych na pewne zmiany, a wydaje mi się, że właśnie tutaj Macierewicz, no to tak... Okej, okay, no nie, No to tu wiesz. Macierewicz, to macie dobrze, Macierewicza Ale wiesz, to jeszcze... odetnijmy. Ale można też być na przykład bardzo inteligentnym, kulturalnym, tak jak na przykład właśnie uważam, że Szymon Hołownia jest kulturalny, on ma fajne riposty, on fajnie zwraca uwagę innym, jeżeli popełnią błąd, ale zwracanie uwagi osobom, które popełnią błąd, to jest faux pas, więc w zasadach savoir-vivre jest to niewłaściwe. Także tutaj też można byłoby mu udzielić pewnych jakichś tam porad. O. Okej, okay. Dobrze wiedzieć, i to jest sprawdzone info, że to jest w zasadach savoir-vivre, że nie zwracamy uwagi na czyjeś Tak, błędy. jeżeli ktoś popełni Dobra. faux pas, dokładnie. Tak, Dobrze. udajemy, że w ogóle tego nie widzimy, nie? Dobrze. To tak na przykład, Dobrze jak ktoś, wiedzieć. wiesz, to tak jak ktoś kichnie w towarzystwie, to ani ta osoba, która kichnęła, nie mówi przepraszam, ani ta, która to zauważyła, nie mówi na zdrowie. Po prostu. Nie wydarzyło się to, a błąd popełniła tylko osoba, która kichnęła. No. Dobrze. Jesteś z Podkarpacia. Bardzo szerokim echem, że tak powiem, odbiła się afera podkarpacka. Powiedz mi jedną rzecz. Ja to powiem w takim innym kontekście. Nie agencji towarzyskich, które tam się, że tak powiem, tworzyły, tworzą i tworzyć będą, bo tego to tam niech, że tak powiem, niech się to dzieje, to nie mi to, że tak powiem, osądzać. Natomiast ja wiem, że to jest na razie to, co zaraz się zapytam, jest w sferze takich domysłów, ale okazało się, że 2 dni temu, czy 3 dni temu, miał wywiad koordynator służb specjalnych, niejaki Tomasz Siemoniak, który na pytanie redaktora o aferę podkarpacką w kontekście wizyt marszałka Kuchcińskiego w agencji towarzyskiej i, no, powiedzmy delikatnie, korzystaniu z usług nieletnich kobiet w tejże agencji, bardzo głośno i wyraźnie milczał. Powiedział, nie mogę nic na ten temat powiedzieć, a badacie, nie mogę nic na ten temat powiedzieć, a nie mogę nic na ten temat. Wiesz, to nie było tak, nie ma nic, jest coś, nie mogę powiedzieć i tak dalej. Czy ty jako
Podkarpacianka, tak się mówi, przepraszam. Wiesz co, Bo nie wiem nawet, nie są wiem. dolnoślązaczki, są dolnoślązaczki, mazowszanki. To nie wiem, czy jest Ja bym podkarpacianka. powiedziała mieszkanka Podkarpacia, Dobrze. byłoby przynajmniej bezpieczniej. Dobra. Czy jako mieszkanka Podkarpacia masz jakieś swoje zdanie? Załóżmy, że to kiedyś wyjdzie, że to miało miejsce. Jak należy ukarać człowieka, marszałka Sejmu, który latał sobie rządowym samolotem, żeby, powiem brutalnie, bzykać nieletnie dziewczyny w agencji towarzyskiej? Co się powinno z takim człowiekiem zadziać? Wiesz co, znając jakby realia, wydaje mi się, że nic się zbytnio nie wydarzy. Myślisz, że zamiotą to pod dywan, nawet jeżeli się okaże, że to prawda? A były kiedyś jakieś takie skandale polityczne, które faktycznie wyszły, poszło to Poseł gdzieś Pio, grubiej? pos, poseł Pi, e, czekaj, poseł Pięta. Poseł Pięta, który zmolestował swoją asystentkę, była gruba afera i to A z wyszło, jakiej był partii zostaliście. politycznej? No, z tej najbardziej chrześcijańskiej, prawicowo, że tak powiem, wiesz, z PiS-u. No skąd? Oczywiście, że z PiS-u. Jezu, wiesz co, no tak, teraz tak, po pierwsze, co jeszcze nie zostało udowodnione, może być pomówieniem, tak? Więc tutaj trzeba się zastanowić, czy faktycznie wypowiadając się na ten temat, nie idę za tym typem, który. Zgeneralizujmy. Zgeneralizujmy. Nie mówmy do marszałka Kuchcińskiego, bo to jest pomówienie. Powiedzmy o facecie, mężczyźnie, który ma żonę, dzieci i pozycję. Takich jest od cholery ciut-ciut. I robi taką rzecz, że w agencji towarzyskiej spotyka się z nieletnią Znaczy, to dziewczyną. na pewno jakby odsunąć go od funkcji, którą pełni, to przede wszystkim. A reszta, no to tak jak jest to u nas w kodeksie karnym, tak? Wszystko, jakby sądzimy go tak jak normalną osobę. Nie ma żadnego immunitetu, jeżeli, nie wiem, popełnił takie, a nie inne czyny, no to niech odpowie tak, jak jest to przewidziane w kodeksie karnym. A jeżeli chodzi o jego funkcję, którą pełni, no to na pewno go odsunąć od tej funkcji. No i może rozliczyć za te samoloty, nie? No, za samoloty powinni go rozliczyć, to prawda. Mam nadzieję, teraz już przechodzimy z generalnej zasady mężczyzn, przechodzimy do marszałka Kuchcińskiego. Za samoloty powinni go rozliczyć i to od ręki. Zgadzam się z tobą. Dobrze. A gdzie, przepraszam bardzo, emisja CO2 i tak dalej, no. Dlaczego o tym też nie pomyślał? No, Tak, także. dokładnie. Latał sobie kilkaset razy. No, zdarza się. Powiedz mi, tak zbliżając się do końca, bo umawialiśmy się na godzinę mniej więcej, powiedz mi. Twój największy sukces i twoja największa porażka po projekcie Lady. A już po projekcie Po Lady. projekcie, po projekcie. Bo tak to bym powiedziała, że wygrana tego projektu Lady, bo to odmieniło całe moje Wiem. życie i ja tego nie ukrywam i nigdy ukrywać nie będę. Ale po projekcie Lady moja największa. Czekaj, ja o porażkach staram się nie mówić, bo o nich szybko zapominam, więc ciężko mi je w ogóle gdzieś tam wydobyć z mojej głowy. Jestem osobą, która jak zrobi krok w tył, to potem robi dwa do przodu, więc jakby nie rozpamiętuję jakichś tam moich. Jakichś tam rzeczy, których nie powinnam rozpamiętywać. Na pewno bym zmieniła kilka rzeczy odnośnie mojego zachowania, jak weszłam, nie wiem, w świat free fightów. Kiedyś mi się wydawało, że fajnie jest być takim mocno kontrowersyjnym. Pewnie z niektórych wydarzeń, w których brałam udział, bym zrezygnowała. Myślę, że to by było jakąś tam moją porażką. Okej, błędem, porażką. A największym sukcesem. Wiesz co, chyba to, że o siebie tak zawalczyłam, że założyłam firmę, że nie boję się prowadzić sama swojej działalności, że z osoby, która po prostu żyła tylko za pieniądze swoich rodziców, bo tak kiedyś było, rodzice za mnie wszystko robili, byłam totalnie rozpieszczona, nie nauczona niczego w życiu, radzę sobie sama w dużym mieście, tak jak mówię, jestem w stanie tą działalność swoją poprowadzić, pociągnąć. To uważam za jakiś tam mój sukces i to, że jestem szczęśliwym w związku od 4 lat, ponieważ ludzie gdzieś tam w mojej branży cały czas są mieszani w jakieś afery, ciągle mówi się o jakichś zdradach, nie wiem, kłócą się między sobą medialnie, żeby to nabijało jakieś zasięgi. Ja od 4 lat jestem w związku, nie zdradzamy się, nie robimy żadnych dram, nie rozchodzimy się, jesteśmy naprawdę fajni.
fajnymi partnerami, choć ludzie nie do końca w to wierzą i gdzieś tam negują czasami nasz związek, ale uważam to za duży sukces, że potrafimy w tym zakłamanym szambie, że tak powiem, bo tak można nazwać ten cały show biznes, trzymamy się razem i nigdy nie rzucamy sobie kłód pod nogi, tylko zawsze do celu idziemy wspólnie, więc myślę, że to jest ten taki największy sukces. Super. Cieszę się, że powiedziałaś, że związek jest tym sukcesem, bo faktycznie bardzo wiele osób myśli, że związek to jest rzecz, która jest dana na zawsze i o niego nie trzeba walczyć. Super, cieszę się. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że nie było tragicznie i polityka, powiem, zaskoczę Cię, ale bałem się też naszej rozmowy, bo bałem się, że ciężko będzie Ci się przestawić trochę na rozmowę na tematy polityczne. Bo faktycznie to nie jesteś z tego świata, ale dałaś radę. Bardzo dziękuję Tobie. Dzięki wielkie. No było to dla mnie coś nowego na pewno, aczkolwiek nawet powiedziałam, że nic nie dzieje się bez przyczyny, dlatego że jak się do mnie odezwałeś, to właśnie z moim partnerem zaczęłam sobie tam wszystko analizować i mówię do niego, kurczę, mamy już ponad 30 lat, czas dorosnąć, interesujemy się często głupotami, tymi fightami, okej, to może być jakieś hobby, jakaś rozrywka, ale trzeba faktycznie bardziej zainteresować się polityką, bo ja jakby odczuwam politykę teraz, odprowadzając wszystkie podatki, widząc jak to wszystko funkcjonuje, jakie są absurdy prowadzenia działalności w ogóle w naszym kraju. I tak sobie myślę, kurczę, zainteresujmy się poważniejszymi faktycznie tematami, a nie tylko głupotkami, więc myślę, że ta rozmowa z Tobą zainspiruje mnie do tego, żeby gdzieś tam bardziej zagłębić się na poważne tematy, także bardzo Ci za to dziękuję. Super, cieszę się, że mogę Cię, że tak powiem, skierować na tory politycznej, takiej może kiedyś ambicji politycznej, słuchaj, bo no, powiem tak, dam Ci dobrą radę. Na wybory samorządowe to nie, to daj sobie spokój z tym, ale w czerwcu są wybory do Parlamentu Europejskiego i tam, nie żartuję, naprawdę zastanów się nad tym, bo tam, tylko nie z Podkarpacia, broń Cię Panie Boże, bo tam to nie masz szans, żeby była jasność, ale z Warszawy albo z Wrocławia, takiego wiesz, miasta kosmopolitalnego, miałabyś dużą szansę ze swoimi zasięgami w social mediach. I tutaj nie żartuję, to naprawdę zastanów się. A po drugie, Bruksela, wiesz, samoloty, można polecieć sobie na wycieczkę. To jest niegłupi pomysł. Jeżeli już będziesz europosłanką, czego tobie życzę w przyszłości, okay, to pamiętaj, kto ci dał ten pomysł, ja tylko 5% biorę. Także spokojnie. Spoko, nie ma problemu, ja zawsze pamiętam o ludziach, którzy wyciągnęli do mnie pomocną dłoń. Dobrze. Jak będziesz potrzebowała pomocy z polityką, daj znać, bardzo chętnie pomogę. Także już bez tych 5%. Oczywiście żartuję. Dzięki jeszcze raz, Magdo, za wspaniałą rozmowę i jesteśmy w kontakcie. Na razie, cześć. Dzięki, cześć.